W Polsce jest bardzo taki dość rozbudowany fetysz właśnie ubliżania, poniżania, traktowania jak psa, kopanie, plucie, czy właśnie po prostu wyzywanie, nie? Na przykład raz mieliśmy zapytanie, czy na przykład mogę naciąć mu penisa. Poważnie? Tak. Who doesn't like sex? So when you can do this as a job, yeah, I think is the best thing you could do, you know? Cześć, jestem Wojtek Góralski, zapraszam Was na kolejny odcinek programu Tak Trzeba Żyć, w którym dziś poruszymy temat poruszający. Zapraszam na odcinek o branży filmów dla dorosłych. Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami Buongiorno. Buongiorno, a lei. Sherry Kendall. Cześć. Tak się posługujesz, takim nickiem, pod takim jesteś znana, and Dave Kendall. Yes. Dave Kendall. Powiedziałem buongiorno, ponieważ jesteś z Włoch. Nie, yeah. Buongiorno. Yeah. Okay. Dobra, słuchajcie, na wstępie chciałem wyjaśnić, Sherry przyjechała do nas delikatnie przeziębiona, więc może trochę chrypieć jak gwiazda rocka, ale jesteśmy w miejscu, gdzie rock and roll jest bardzo obecny, więc myślę, że to nie będzie przeszkodą. Temat w Polsce bardzo kontrowersyjny, więc mam nadzieję, że przebrniemy przez niego wspólnie, że może trochę odczarujemy ten temat tabu. I zapytam od razu wprost. Słuchajcie, nagrywacie tak zwane filmy dla dorosłych. Dlaczego? No zawsze gdzieś nas to po prostu kręciło. I mnie, i jego, przed w ogóle poznaniem się. No i po prostu gdzieś też mieliśmy taką zajawkę, żeby po prostu się nakręcić. Wpadł pomysł, dawaj wrzucimy to na Pornhuba. Mm-hmm. No i jakoś to poszło. Po prostu. Dokładnie. I give my point of view? Yeah. Like, who doesn't like sex? So when you can do this as a job, yeah, I think is the best thing you could do, you know? Okej, okay, dobra, rozumiem, I understand. Ale dla niektórych to jest granica jednak rzeczy, które zostają z nami w sypialni, nie? Nie każdy się czuje dobrze z tym, że ktoś inny ogląda, jak on to robi. Więc nie wiem, w ogóle zastanawialiście się na samym początku, czy ktoś was będzie oceniał, czy po prostu to była chwila. Wiem, że to się wydarzyło w czasach pandemii, więc tego czasu było trochę więcej, pewnie spędzaliście więcej czasu razem. Czy w ogóle były te myśli, co się wydarzy, czy po prostu tak mówicie, dobra, sprawdźmy to? To raczej był taki spontan. My nigdy się nie przejmowaliśmy opinią innych ludzi. My po prostu żyjemy po swojemu i nas nie obchodzi, co kto o nas powie tak naprawdę. No i my też potrafimy odróżnić rodzaj seksu, tego intymnego, prywatnego, który jest tylko dla nas z miłości, jak i ten dla zabawy, w którym po prostu nie ma uczuć, kiedy dzielimy się sobą z innymi ludźmi. Mhm. I jakby dobrze nam się tak żyje. Okay, w porządku. Do you remember what you was thinking? Yes, my idea was to become professional, you know. I didn't think like how it can have bad influence on my life. But to be honest, I just have a nice influence, so, yeah. You know. I said also that we didn't care about opinion. Yeah, exactly. No, we don't care about the opinion because we're living once in this life, so if you don't do what you like, you don't have to think about the other opinion, mm-hmm, people. You have to live your life, not the other people's life. Mm-hmm. So I'm happy, proud, we are happy and proud, so this is the point. Okay, that's it. Okay, no, good. Okay. Yeah. Muszę o to zapytać, I'm sorry, I have to ask about it. Of course. Pamiętasz te reakcje pierwsze na tych najbliższych, znajomych, rodziny? Czy to było tak, że ich uprzedziliście, że coś takiego się wydarzy, czy raczej nie spodziewaliście, że to eskaluje na większą skalę, więc najpierw rzuciliście jeden film i drugi i dopiero później powiadomiliście rodzinę? Jak wyglądały te pierwsze wasze relacje? No bo na pewno jest ważna dla wszystkich opinia tych najbliższych, tych osób, z którymi się wychowywaliśmy, żyjemy, pewnie się odwiedzacie, więc jakby jak to wyglądało na samym początku? No to jakby my na początku myśleliśmy, że to nie pójdzie tak mocno w świat, bo jednak wybicie się jako amatorzy, uh-huh, to jest bardzo trudne. No, trzeba coś pokazać i po prostu trzeba gdzieś znaleźć swoją grupę odbiorców. Więc my na początku w ogóle nie spodziewaliśmy się, że ktoś się o tym dowie. Więc na samym początku nikomu za bardzo nie mówiliśmy. Uh-huh. No ale potem też mieliśmy seks w miejscu publicznym, właśnie na Sardynii, uh-huh, jak jeszcze tam mieszkaliśmy. Przez które wylądowaliśmy w gazecie. Myślałem, że na komisariacie.
Na szczęście nie. Więc we Włoszech to, w naszych znajomych we Włoszech to poszło właśnie przez tą gazetę. Po prostu byliśmy wszędzie w internecie. No a w Polsce, a później też po naszej pierwszej współpracy, gdzieś to poszło po prostu w świat. I też no, najważniejszym osobom powiedzieliśmy wcześniej. Gdzieś tam, jak już zaczęliśmy iść trochę do przodu, więc po prostu powiedzieliśmy wszystkim, co robimy. No, niektórzy dowiedzieli się po prostu gdzieś tam z internetu. I co powiedzieli? Jeśli możesz nam zdradzić, nie chcę za głęboko wchodzić, ale wiem, że no, rodziny się rozpadały przez dużo bardziej błahe sprawy, a to jest dosyć, no jakby, dla niektórych mogło być szokujące. No, jeśli ma być szczera, to nasi znajomi zareagowali o wiele gorzej niż nasze rodziny. To było takie, wszyscy czuli po prostu się dziwnie z tym, że my to, że nagrywamy filmy i po prostu uważali, że to jest coś nie okej. A nasze rodziny były po prostu, okej, to jest wasze życie. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ważne, żebyśmy byli szczęśliwi i no, nie robimy nic nielegalnego, jakby... Po prostu taką ścieżkę sobie wybraliśmy i nas po prostu w tym wspierają. Okay. Your family? Did you remember? Yes. As she told you, we had this little adventure, so all my friends just know it like this. And they, everyone texts me like, oh my god, what's happening? What is going on? Like, is a video of you? And I say, yeah, no, I did it, you know? And so, they was a little bit shocked, but some of them was like, you know, they told me I already knew it, you will finish to do this job, because, you know, I was a little bit like this even before. And friends accepted, also my family accepted, and said, this is your life, you are happy, we're happy. Okay. Well, in Italy we are even a little bit more open-minded, so, you know. I wanted to mention this. Yeah, exactly. Że we Włoszech, w ogóle u znajomych, mieliśmy te reakcje o wiele lepsze niż w Polsce. Jednak w Polsce to jest o wiele bardziej kontrowersyjny temat. Świat porno nie jest taki duży. No jakby w Polsce w ogóle nie ma za bardzo nic w kontekście porno, więc jakby no w Polsce jednak troszeczkę bardziej uszczupliwe komentarze były. To put a little small paraphrase, it's like when I'm out, like usually in Poland, I have a lot of hate for what I'm doing. But when I go back in Italy, like all the people treat me like a VIP, like, oh my god, really? Yeah, yeah. You're a star? I mean, you know, I'm doing the best job in the world. So, you know, the people see me like the, you know, the guy who did it. It's very interesting because Italy is to Catholic country like Poland. Yes. You have Vatican. Yeah. Pope. But also we are the Crucifix Fede. That's why the mind is open in Italy about the porn, because it was really big star on over the world. So it helped to open our mind. Też jego znajomi zawsze pytają się o dziewczyny, z którymi uprawiał seks, bo też odkąd nagrywamy produkcję, to tym bardziej nagrywamy z obcymi. Profesjonalnymi aktorkami, gdzieś tam bardzo wysoko, wysokiej rangi, nie? Więc zawsze wszyscy się go pytają, z kim nagrywał. I zawsze są ciekawi. Yeah, my friends always ask me like, oh my god, I saw you did a video with this girl, oh my god, I'm her fan. You know, we have like one international star in Italy, is Valentina Nappi, and I shoot with her, and all my friends send me message when they saw the story on Instagram, they say, oh my god, I can't believe it, you did it. Oh yeah, I understand it. Okay, dobra. Ten wątek właśnie, to jest ciekawe, jakby większość ludzi jest, nie oceniając, na tyle sobie nie wyobraża, że mogłaby, wiesz, u nas to jest po prostu zdrada, nie? Więc jakby, jeżeli twój partner uprawia seks z inną osobą, a jeżeli w ogóle uprawiacie go jeszcze razem, jakby jak się czujecie z tym, nie wiem, jakby ten sam początek, kiedy nawet nagrywaliście filmiki, tak zwaną współpracę i było was tam troje, czworo, czasami więcej, to co sobie myślisz, widząc, że twój partner w tym momencie robi to z drugą osobą i odwrotnie, że ty w tym momencie jesteś w akcji z obcym gościem? No, musieliśmy też jakby troszeczkę dojrzeć do tego i dotrzeć, no bo jakby nie można dzielić się partnerem, jeżeli nie ma się do siebie naprawdę dużego zaufania. No bo jakby zaufanie to jest klucz w ogóle tego wszystkiego, tak? Więc no, my po prostu
Mieliśmy bardzo dużo rozmów, bardzo dużo rozmawialiśmy o tym wszystkim, co się dzieje. No i nas po prostu to kręci. Tak? No jakby my lubimy, lubimy uprawiać seks, lubimy uprawiać go z różnymi ludźmi. No i mnie na przykład osobiście bardzo kręci to, jak widzę go z inną dziewczyną. Też mamy wiele filmów, kiedy ja po prostu odchodzę na bok i mówię, dajcie mi po prostu popatrzeć. Mhm. Jakby no... Bardzo mnie to kręci. Okej, jest to w porządku dla ciebie. Tak, jakby no. Nawet to, że grasz ten moment, to nie czujesz się wtedy zazdrosna w żaden sposób? Nie, w żaden sposób. Jakby nigdy nie miałam powodów do zazdrości. Okej, Dave, what do you think when you have other girl? It's amazing. It's just amazing because... And when she have other partner? Good for her. She have more experience, more different interaction, different people. And because I think every person doing sex in a different way, and they give you different feelings, different emotion, but not feeling like love. Shooting is shooting. Once it's finished, no feelings, love or something. And I think it's just amazing. And also I think the secret for a long-term relationship and pure and trustable is the sex out of the relationship. Okay. I don't know how to explain, but all the time I'm having sex with other girls, I love much more her. Okay, it's a very brave theory. I don't know how to explain, but the human mentality brain is really, really complex. So. Okay, rozumiem, understand. Rozumiem, dziękuję. To bardzo odważne. Słuchajcie, przejdziemy za chwilkę do wątku związanego z tym, jak to wygląda. Na pewno wszystkich to ciekawi, ale też wiem, że poza filmikami, które sami produkujecie, jakby macie swoje konta na OnlyFans i na innych portalach, i tam jakby wychodzicie naprzeciw oczekiwaniom swoich widzów, swoich fanów, obserwujących, subskrybujących, jakkolwiek to się nazywa. Domyślam się, że pojawiają się różne prośby, jakby co najgorszego, jaką najgorszą prośbę dostaliście od swojego widza, żeby coś zrobić? W naszej opinii jakby nie ma złego fetyszu, znaczy są takie, które po prostu powinny być nielegalne, ale jakby my szanujemy każdy fetysz, każdy po prostu lubi coś innego i to czasami się po prostu bierze znikąd, tak, po prostu ktoś lubi stopy. Ja jeżeli bym nie lubiła, no to jakby też nie oceniam kogoś, że lubi coś innego niż ja lubię. Mhm. No ale takie może najbardziej bym powiedziała, nie najgorsze, ale nietypowe. To, czego nie robicie, to, czego nie chcecie, tak. Bo pewnie są jakieś rzeczy, na które się nie zgadzacie, czy nie? Czy wszystko przyjmujecie? Znaczy, no nie wszystko oczywiście. Mhm. Okay, the things we don't agree to do, we had request to have sex, letting her wearing diaper. Okay. Okay. And we think this is about kids, so we won't have nothing with that. Okay. So we didn't accept that. It doesn't matter how much money, but we just didn't accept it because I think don't have to fit together these two things. I will also say about the surgery stuff and like toilet things. Oh yeah. No też na przykład raz mieliśmy zapytanie, czy na przykład mogę naciąć mu penisa. Poważnie? Tak. I skrążył gdzieś takie filmy po internecie właśnie z jakimiś takimi ala operacjami właśnie na genitaliach. No to takich rzeczy też w życiu byśmy nie zrobili. No lub gdzieś takie toaletowe rzeczy, na przykład takie chyba najdziwniejsze pytanie to było, czy mogę na przykład sobie włożyć batona i po prostu go potem... No nie, jakby to już takie wykracza po nasze, za nasze... A naprawdę są ludzie, którzy sobie życzą, żeby na przykład na siebie, mówiąc wprost, sikać, wydalać i tak dalej? Tak, ludzie bardzo lubią być... I zauważyłam, że bardzo dużo ludzi jest takich też w Polsce. Gdzieś za granicą jakby nie mieliśmy aż tak bardzo dużo pytań, ale bardzo głównie właśnie w Polsce jest bardzo taki... dość rozbudowany fetysz właśnie ubliżania, poniżania, traktowania jak psa, kopanie, plucie, czy właśnie po prostu wyzywanie, nie? W tym katolickim kraju, gdzie to jest tak kontrowersyjne. Tak. To wróćmy może do przyjemniejszych rzeczy w takim razie. Jak to wygląda? Słyszałem, że ludzie się do was zgłaszają na przykład po porady, czyli na przykład, żebyście nagrali im konkretną pozycję, bo nie wiedzą, jak ją wykonać. Czy to jest prawda? Tak to wygląda, że jakby czasami jesteście takimi seks-edukatorami, czy to już jest jakby...
Czy źle zinterpretowałem to, gdzieś przeczytałem? No, bardzo dużo ludzi się nas pyta o dosłownie wszystko. Nawet dzisiaj chyba odpisałam na dwie wiadomości na Instagramie. Ktoś mnie pytał, jak wydłużyć swoją erekcję, czy coś takiego. No, jakby my nie jesteśmy lekarzami, więc jakby ja nie daję takich czystych porad, że o, zrób tu, to i tamto. Ale jakby Dave ze strony jakby praktycznej może podzielić się po prostu jakimiś wskazówkami, które on używa. No i gdzieś tam właśnie na swoim OnlyFans bardzo często po prostu podpowiada różnym facetom i tak dalej. No ale też wykonujemy jakieś różne filmy, ludzie pytają, jak coś zrobić lub... Okej, rozumiem. Dave, a podejrzewam, że jednym z częstszych pytań jest pytanie o to, w jaki sposób utrzymać jak najdłużej tam zdradzić parę trików. I have a lot of people they asking me and so I advise a lot on my OnlyFans. They always ask me like, how can you do it? Because also with her we have videos like one hour something. So you know, it's not easy to keep a nice erection for that long time performing and also like not really comfortable position. So a lot of people asking me and I'm happy to help them and nothing. Say some tricks. Ah, my tricks? Yeah, my tricks. Okay. As an Italian, I eat a lot of spicy food. Mm-hmm. So the chili is nice for the blood flow. Mm-hmm. And coffee. Coffee, I drink all even 3-4 coffee per day. Also, I'm going to run. I'm doing a lot of cardio. Mm-hmm. I'm going to run from 3 to 5 times per week. And I run also for 2 hours. And this is give you a lot of resistance for the performer. Because when you get erection and you feel tired, your muscles shaking, mm-hmm. of course, you losing the focus and you lose also the erection, and especially when you shoot for production, it's not really comfortable sex sometimes. Mm-hmm. So you have really to focus and be really nice shape health mm-hmm. to keep a nice erection. Okay, thank you. I'm not smoking, I'm not drinking, so yeah, even this is healthy style. Healthy style, yes. Okay. Nice diet. Okej, okay. A ty jak sobie radzisz? Bo jakby zdradźmy tak, że zaczynaliście od takich filmików prywatnych w domu, nagrywaliście w domu, w hotelu, jakby w różnych miejscach, na Sardynii, ale wasza kariera trochę ewoluowała i z tego, co robiliście najpierw sami w domu, to teraz przeszliście tak naprawdę już na te słynne plany zdjęciowe. Tutaj chyba praca wygląda trochę inaczej, jest dłuższa, jest więcej osób, więcej się dzieje, więc jakbyś mogła też w skrócie opowiedzieć właśnie to, ten pierwszy moment waszego przejścia, bo jakby możemy sobie wyobrazić, że w domu się nagrywa. No jakby stawiamy kamery, dobre oświetlenie i tak dalej, montaż, to jest potrzebne i potem wrzucamy, więc każdy, kto pracował między innymi przy YouTubie, to ma świadomość, że to zajmuje dużo czasu, ale kiedy wchodzisz w produkcja z kamerami, z reżyserem, to na pewno nawet dla was to na początku było pewnie dużą zmianą. Przejście z amatorki na profesjonalne nagranie, mhm. To było nie tyle, że szokujące, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile czasu zajmuje wyprodukowanie 20-minutowego filmu. To nie jest tak jak w domu, bo nawet na taki 20-minutowy film w domu, jakby to też zajmuje dużo czasu, nie będę kłamała, że nie, bo jakby sama właśnie edycja nawet tego później też zajmuje, ale no jednak te produkcje to jest po prostu naprawdę bardzo, bardzo długi proces. A właśnie nasza pierwsza scena profesjonalna, nagrywaliśmy ją w Alpach w Austrii. No i gdzieś tam była krótka scena komediowa do sceny i tak dalej. No i później była scena seksu. No i też to wszystko nie dzieje się raz za razem. Są bardzo długie przerwy, czasami po godzinę. Trzeba zrobić zdjęcia do sceny, które też czasami trwają godzinę. No i facet też musi utrzymać erekcję przez tą godzinę. Potem znowu jest przerwa. W międzyczasie kilka razy poprawia się makijaż. No i sama scena też jest bardzo długa, czasami 40-50 minut. Czasami niektóre rzeczy trzeba powtarzać, bo coś nie wyszło lub po prostu też chcemy wziąć na przykład przerwę, bo po prostu trwa za długo, musimy się napić wody lub po prostu jest to niekomfortowa pozycja i chcemy chwilę odpocząć. Więc taka moja chyba najdłuższa produkcja, na której brałam udział,
Przyjechałam o 8 rano na make-up i wróciłam do hotelu około 19 wieczorem. Okej, okay, cały dzień tak naprawdę, dzień. Na planie zdjęciowym. Tak. A to pierwsza produkcja, w której braliście udział 12 osób, dobrze słyszałem? Was obserwowało, stało dookoła? Tak, tak, okay. Było 12 osób. 12 people. Yeah, the first time, yeah, because it was all the troupe, all the actors, because it was a big villa and everyone was staying there, no? So it was other actors, producer, even the cameramen, they wasn't working at the moment, but they just came to have a look because it was our first time, so everyone was curious, no? Mm-hmm. It was so funny. Okay, jak się wtedy czułeś? How did you feel at this moment? I was a little bit like... scared. I'm not maybe, you know, like nervous. Mm-hmm. But, you know, I had the lucky it was with her. So this make really easy. And once we start and we get intimate, no problem. I did really nice performance to be the first time. Okay. Jak się potem regenerować? Jesteś w stanie na przykład dzień po dniu nagrywać takie materiały, czy to trzeba sobie odpocząć? No jesteście teraz młodzi, piękni i tak dalej, ale jakby na pewno to jest męczące. Więc nie wiem, następnego dnia jest cały dzień regeneracja, czy zdarza się, że następnego dnia znowu nagrywacie od rana? No to jest możliwe nagrywać dzień za dniem, że tak powiem. No też może bez przesady, może 2 tygodnie to byłoby już naprawdę hardkorowe. Mhm. Ale no jakby my o siebie bardzo dbamy też w trakcie nagrań, tak? Musi być bardzo dobry lubrykant. No i oczywiście dbanie o higienę i też po prostu nie nadwyrężanie się gdzieś do jakiegoś takiego krytycznego stopnia. No ale też gdzieś zawsze staramy się, powiedzmy, nagrywać przez 3 dni, potem wziąć ten dzień przerwy, bo po niektórych scenach po prostu są zakwasy, mhm. nie? Jeżeli są to jakieś dziwne pozycje, no to gdzieś tam potem po prostu też te mięśnie zaczynają boleć, więc staramy się gdzieś tam po prostu nie cisnąć na hardcora przez 2 tygodnie, no bo to też się może odbić, nie? Bokiem. Mhm. Jasne. To jest po prostu takie już troszeczkę nienaturalne, żebym tak powiem. Okay. It's some moment when you feel tired and you have to regenerate? Yes, it happened just last week because I had 18 days travel trip mm-hmm. in 3 different countries and I shoot about 20 videos. 20, really? Yes. Okay. And 7 was for production, the other ones for our content. So mm-hmm. the difference between amateur and production is much, much bigger. And yeah, not everyone production are the same. So sometimes you have the production in 1-2 hours you finish. Sometimes you have other production like 6 hours you are on the set. So sometimes it's possible to shoot every day. But sometimes you need just 1 or 2 days between the shootings to take rest. And what is really help is that anytime is different girls, so you know it helps. Okej. Przepraszam, tak zapytam wprost, ale czy zastanawiacie się czasami, też to pytanie wielokrotnie słyszeliście, czy zastanawialiście się, co będzie na przykład za 10-15 lat, kiedy być może będziecie chcieli założyć rodzinę? Wiem, że mówiliście dotychczas, że raczej nie planujecie dzieci, ale gdyby to się miało wydarzyć, to czy zakładacie taki scenariusz, czy w ogóle byście się o to obawiali, czy patrzycie na inne pary, które są takie podobne, które mają dzieci i jakoś sobie radzą? No na ten moment nie planujemy posiadać rodziny. No i gdzieś myślę, że za 10 lat prawdopodobnie będziemy mieli jakąś własną produkcję. Mm-hmm. Gdzieś tam pojawiają się jakieś plany. No ale to jest bardzo duża inwestycja, nie? Więc jakby to też nie jest tak, z dnia na dzień możemy sobie zdecydować, o dawaj, wyprodukujemy coś. Mm-hmm. No ale gdzieś na pewno będziemy szli w tym kierunku, żeby też właśnie na pewno być dalej aktywnym jako aktorzy, ale też mieć coś po prostu swojego, nie? Mhm. Okay. So we not planning a family at the moment and even if will be 90% of the people in this industry have a family, they living happy, so I think it's not gonna be a problem to raise a child in this world and in 10 years, we're just gonna be still together, happy, and I said probably having production. Yeah, yeah. Okay. And a lot of animals. Okay. Okay.
A jak jest z tą kwestią psychiczną? Dotyka was bardzo duży hejt w internecie. Podejrzewam, że jak mieszkaliście w Polsce, w poprzednim mieście, w twoim rodzinnym mieście, no to na pewno spotykałaś się z tymi wszystkimi spojrzeniami. Nie wiem, czy zdarzały się sytuacje, że ktoś podszedł do was na ulicy, gdziekolwiek, w jakimś kraju i powiedział coś miłego, czy niemiłego. Ale jak sobie radzić z tym psychicznie? I czy w branży jest tak, że widzicie osoby, które, nie wiem, idą w używki, czy mają jakichś terapeutów, czy po prostu trzeba mieć mocną sferę psychiczną i iść przed siebie? No na pewno trzeba mieć bardzo silną psychikę, żeby jakby być w tej branży. No bo jednak to jest pokazywanie nagości, seksu, tak? Jakby to też nie jest czasami łatwe. Jakby my z hejtem sobie radzimy bardzo dobrze. Staramy się po prostu nie czytać jakichś głupich komentarzy, bo to jest po prostu bez sensu, tak? Bo jak się nie przeczyta tego komentarza, to się po prostu lepiej żyje, prawda? I człowiek gdzieś tam po prostu nie rozkminia na ten temat. No ale czasami jak się jednak zobaczy taki naprawdę uszczypliwy komentarz, no to no, po prostu jest niemiło, że tak powiem, nie? No ale jednak bardzo ważne jest, żeby mieć wsparcie w kimś, tak jak ja mam na przykład w Dave'ie, rodzinę, tak? I po prostu też bardzo dużo osób w branży no, chodzi gdzieś tam na terapię czy coś, nie? Okej, okay, jednak potrzebne jest to wsparcie psychiczne. Tak, bo jakby my wszyscy chcemy to robić, tak? My nie jesteśmy zmuszani do kręcenia filmów porno, ale gdzieś ten odbiór jednak no po prostu nas uderza czasami, nie? Pewnie łatwiej jest, jak się jest w gronie swoich znajomych, czy na jakiejś gali, czy podczas współpracy, kiedy jesteście w swoim świecie, w swojej bańce, a trudniej, kiedy jakby trzeba się zderzyć z rzeczywistością i jakby no jesteście coraz bardziej rozpoznawalni, więc prędzej czy później twoja czy twoja twarz komuś się skojarzy i wtedy wszyscy mówią, to chyba oni. No i właśnie co wtedy, nie? No już parę razy się zdarzyło, że ktoś gdzieś tam na nas pokazywał palcem lub gdzieś tam widzieliśmy jakieś spojrzenia dziwne. Może 3 razy zdarzyło się, że ktoś podszedł pogadać lub chciał zdjęcie z nami. Czyli to było bardziej miłe? Tak, ale raczej tak z daleka ludzie po prostu patrzą, nie? Lub gdzieś tam później na Instagramie mam, o, widziałem cię gdzieś tam, nie? Tak, bo publicznie ludzie się boją trochę, pewnie wstydzą, nie? Że, no, to pewnie szczególnie jeszcze jak przychodzi zima, nie? To czapka, szalik, kurtka, no to takie nie jesteś masz rozpoznawalni. No tak, nie jesteś tak rozpoznawalna jak na innych zdjęciach. Every job, like you are quite recognizable, you need to have really strong mental health. Because sometimes the people can be really rude and offensive. And in the beginning we had bad moments because, you know, it was just the beginning. We wasn't really sure. We was nobody. And so it was a little bit hurting. But now we are sure about our work, our job and our future, our business, our career. So this comment is just, we just don't mind anymore. I will also say, like, sometimes it's not only hate, but like really bad things. Yeah, like this guy on me. Tak, czasami to już nawet nie chodzi o hate, ale jest bardzo dużo, szczególnie w Polsce i szczególnie na jego temat. No, jest on Włochem, tak? Jest trochę ciemniejszy niż Polacy. No i bardzo, bardzo dużo uszczypliwych komentarzy na temat jego wyglądu, tak? W Polsce. Tak, że wygląda na przykład jak Turek, czy jakieś takie różne uszczypliwe komentarze. No i też zdarzały się na przykład jakieś groźby, tak? Że były takie komentarze, że wypadł do swojego kraju, tak, że znajdziemy cię z kijem baseballowym i takie rzeczy. Więc jakby to jest o wiele cięższe. Jakby my robimy co chcemy, nie krzywdzimy nikogo i jakby po prostu chcemy żyć po swojemu i gdzieś jakby te groźby jednak czasami po prostu to też przerasta, nie? Rozumiem. Też często zadawane pytanie, wiele osób się zastanawia, podejrzewam, że jakby nie narzekacie na małe zarobki, ponieważ to robicie, sprawia wam frajdę, jakby wszyscy wiemy, że są w tym pieniądze, to się ze sobą uzupełnia, ale jak duże to są stawki, jeżeli chodzi o porównując nawet, nie musimy mówić konkretnych, chodzi mi o porównanie tego, co musieliście robić i jaka jest zależność tego, co robiliście na własną rękę, czyli wrzucaliście filmy sami na różne portale, a teraz na przykład współpracując z produkcją, bo podejrzewam, że z produkcją po prostu macie konkretną stawkę, jakby niezależnie od tego, jaka tego będzie oglądalność, tak? Chyba, że się mylę. Jeżeli chodzi o takie amatorskie nasze nagranie, które wstawiamy na stronie, no to jednak bez wypromowania tego nie sprzedamy, więc nie zarobimy. Ale jeżeli chodzimy nagrywać dla producentów filmowych,
to każdy aktor ma swoją stałą stawkę za każdą różną rzecz, szczególnie kobiety. Jakby my możemy dodawać sobie więcej dodatków niż faceci. Czy to jest ta branża, gdzie kobiety lepiej zarabiają? Tak, tak, zdecydowanie. I jest to trochę niesprawiedliwe czasami, bo jednak to facet odwala większość roboty, że tak powiem. No, ale na pewno o wiele bardziej się to opłaca, nie? Odkąd zaczęliśmy pracować dla producentów. Czy teraz jak pracuje się dla producentów, to już jest rzeczywiście tak, że te stawki za filmy wyrównują się z tym, co macie na przykład z działalności na OnlyFans, czy nadal tamta działalność jest tym waszym najważniejszym czynnikiem takiej zarobkowej sfery? Bo tam też jest tak, że jakby też macie jakieś wpływy, tak? Z tego, co prywatnie dla poszczególnych osób prezentujecie. Jakby staramy się skupiać na naszym OnlyFans, Pornhubie i tak dalej, bo jakby to jest nasz własny zarobek, na nasze konto. Na wasz rachunek. Bo z produkcjami czasami to nie jest tak, że się napisze, hej, chcę pracować i okej, to pracujesz przez 20 dni pod rząd, nie? Jakby to też nie jest tak. Jest bardzo dużo aktorów, też nie każdy aktor pasuje do danej sceny, którą producent chce nakręcić, więc są miesiące, kiedy mamy na przykład 10 scen, a może być miesiąc, gdzie mamy tylko 3 sceny, więc jakby to też nie jest taki stały, pewny zarobek, bo to też się bardzo mocno waha, nie? Ten rok rozpoczął wam się świetnie od nominacji do tak zwanych Porno Oscarów, czyli nagroda AVN 2023. Byliście tam nominowani do tak zwanej najgorętszej pary roku. Piękne tytuły, że rywalizujecie z Wysem z Brothers. W ogóle wtedy zareagowaliście na to? To było dla was zaskoczenie? Tego się spodziewaliście, oczekiwaliście? Yeah, so I remember we was shooting, you know, our content, and we just get a message, and it was like, oh, congratulations for your nomination. And we was like, when it happened, you know, so we went straight on the site and we saw our name on the nomination. We was like so happy, even because it was only after 3 months after our first professional shooting. So we was so happy. It was like unexpected. So it was hilarious, really. No, są ludzie, którzy na przykład czekają na jakieś pierwsze nominacje czasami po 7 lat, nie? Więc to było dla nas takie naprawdę duże zaskoczenie. Się cieszyliśmy. Jakby w tamtym roku nie pojechaliśmy, bo jakby to był zbyt krótki okres czasu, żeby ogarnąć bilety, wizę i tak dalej. Ale w tym roku właśnie w styczniu wybieramy się do Ameryki, żeby uczestniczyć właśnie tamtej gali i też poznać amerykańskich. Okej. Czy nie uważacie, że kręcenie sceny w samochodzie jadącym na autostradzie może być trochę niebezpieczne? No, uważam, że no, jest to trochę niebezpieczne. No, ale też jakby robiliśmy to z rozwagą. Też patrzyliśmy, czy jadą samochody, czy nie. Też to nie była duża prędkość. I też jakby próbowaliśmy zrobić to, jak najbezpieczniej się dało. Okay. What do you think about scene in car on the highway? With it, it wasn't dangerous. Do you remember this movie? Yeah. Yes. What do you think about it? It's not too dangerous. You know, I think it's dangerous even crossing the street. Okay. Okay. W porządku. Dave, you are from Italy. Yes. Dave, jesteś z Włoch. Czy masz swoje ulubione polskie słowa? Chodzi mi o takie szczególne, czy mówi po polsku kocham cię, czy cokolwiek w ogóle. Ja kocham cię, do widzenia. Okay. Piwo. Piwo, no, of course. Wódka. Je lubię, tówko, karton, stówko. Okej. A co sądzisz o urodzie polskich dziewczyn? To też zawsze się pojawia. What do you think about Polish girls? Polish? Polish girls. Yeah, oh. Look at that. Why do you think I choose a Polish girl? I love tall girls. And in Poland is, you know, they are really tall and beautiful. They are, I think I have a weakness for Polish girls. And the problem is that not a lot of Polish girls doing this this job, so. Okej, czasami tak bywa. I Polki też na pewno są o wiele chłodniejszymi kobietami jak Włoszki. Jednak gdzieś ta kultura włoska jest bardziej taka rodzinna, przyjazna, nie? W ogóle jakieś tam kraje typu Włochy, Hiszpania, pocałunek na przywitanie, w sensie policzki. U nas to raczej
wyciągamy dłoń, nie? Tak, na powitanie, więc to mniej więcej tak wygląda. Mam jeszcze chwilkę, to pamiętacie w ogóle, jak się poznaliście? Z tego, co wiem, w Londynie. Jakby ten pierwszy moment, co was w sobie zauroczyło, tak prywatnie, jako para? Yeah, we meet up in London, because we was living there. And just before pandemic, then pandemic started, so we didn't saw each other for really long time. And then I lose my job, so I just decided to come back in Sardinia. And we were still like texting every day. Then from text we start to video call every morning, every evening. After 2 months, we just said like, what we are doing, like is very clearly we want to stay together. So just came in Sardinia, let's do this crazy thing and and let's see. Then she came in Sardinia. And I was working in Sardinia, not as an actor. We started together like almost one year after that. So yeah, I don't know. With her, it catch me so fast because I'm feeling myself with her. I can speak about everything. I can be really myself. It's like I'm with a friend. You know, I'm feeling that free of or speak or do the things. So for me this is amazing, the best thing ever. Okay. A to ciebie myślę, co zauroczyło w Dave'ie wtedy? No, myślę, że po prostu my od samego początku idealnie się dopasowaliśmy. Mieliśmy takie same potrzeby, tak? I na każdy temat zawsze znajdowaliśmy gdzieś tam wspólny punkt. No i oczywiście uroda, nie? U ciebie typ włoski dominował. Tak, dokładnie. No, ale no, po prostu bardzo dobrze się dopasowaliśmy od samego początku, gdzie jakby szczególnie w sferach seksu jakby to też jest czasami bardzo trudne dopasować się, bo niech rzuci kamieniem, kto nigdy nie chciałby spróbować trójkąta, prawda? No, a nie będę odpowiadał za innych. I w większości są to faceci, tak? A gdzieś tam dziewczyny są raczej tymi zazdrosnymi, nie chcą się dzielić i mi się wydaje, że też takie rzeczy mogą trochę kolidować w przyszłości, nie? Jeżeli się nie spełnia gdzieś swoich seksualnych zapotrzebowań, nie? Ale prywatnie też się spotykacie na tak zwanych spotkaniach swingersów, czy jakby ograniczacie te wspólne przygody tylko do pracy? Jakby głównie robimy to tylko dla pracy, ponieważ jeżeli chcielibyśmy robić to prywatnie, to po pierwsze nie za bardzo mamy czas. Teraz jak was ludzie znają, to w ogóle moglibyśmy mieć problem, bo tam pewnie by się zaraz tak, rzucili. I dla nas najważniejsze jest kwestia bezpieczeństwa, tak? Choroby przenoszone drogą płciową, tak? I no też uprawiając seks z osobami już z branży, nawet jeżeli byśmy zrobili to poza kamerami, tak? No to jakby my wiemy, że ta osoba jest regularnie badana co 14 dni, bo badamy się co 14 dni. No i też możemy jakkolwiek wywnioskować, co ta dziewczyna czy chłopak robi jakby też prywatnie, tak? Czy nie spotyka się za pieniądze, mówię tutaj o escortingu na przykład. Bo jakby nie jest nic złego z tym, prawda? Tak, tylko jeżeli ktoś regularnie się bada, to jest okej. Ale jeżeli chcielibyśmy po prostu spotkać się kimś tak, z jakiegoś portalu randkowego, takie osoby nigdy nie słyszały czasami o testach, nigdy się nie badały. No i też na przykład żyją rozrzutnie, tak, chodzą gdzieś po klubach i na przykład... No, wy takich miejsc unikacie. No dokładnie tak, nie? Okay. Gdzieś tam te zdrowie dla nas jest najważniejsze, bo jakby też mogłyby to nas wykluczyć z pracy na jakiś okres, nie? Więc tracimy po prostu na tym też pieniądze. Kiedy spotykacie się z obcymi parami, z obcymi ludźmi na planie, to bardziej traktujecie ich jako partnerów, jako konkurencję? Jak się czujecie, będąc razem na planie z innymi aktorami, aktorkami? To znaczy, my w ogóle nigdy nie czujemy żadnej konkurencji, nie? Między innymi też aktorami. Każdy odnosi swój własny sukces, każdy wygląda inaczej, każdy robi inne rzeczy przed kamerą i każdy ma inną też grupę odbiorców, więc jakby gdzieś nie ma takiej rywalizacji, nie? Okej, czy nie ma tak, że jak widzicie, że inna para z Polski, bo bywają, też pojawiają się takie, gdzieś tam też się pojawia w nagłówkach, w gazetach, jakieś współprace, na wywiady się pojawiają w internecie, to jakby sobie nie myślicie, że teraz to nas przebiją. No, każda dziewczyna wygląda inaczej, ma inne piersi, inne stopy, tak, inny kolor włosów,
Więc każdy też tworzy inny w ogóle materiał. Więc jakby nigdy nie czujemy tego jako rywalizację, nie? Mhm. Bo jakby no to tak, nie o to chodzi. Widzów jest wielu, więc każdy ma inne zapotrzebowanie. Dokładnie. Więc prawdopodobnie każdy rodzaj urody się komuś spodoba. Na sam koniec, czy macie coś, co byście chcieli przekazać od siebie? Swoim widzom, fanom, po prostu jakby króciutki przekaz. Czy coś byście chcieli przekazać w związku z tym, że jesteśmy w Polsce i wiadomo, jak to różnie bywa z waszą branżą, to co byście chcieli powiedzieć naszym widzom i słuchaczom? I would like to say that stop with this stupid hate. We just doing a job like everyone. It's a proper job and we're not doing nothing illegal. We're not hurting nobody. And stop discrimination and just make more love like this, maybe you're gonna be more happy in your life. No, a jeszcze od siebie powiem, że pamiętajcie, że seks jest ważny, rozmawiajcie o swoich potrzebach i róbcie to bezpiecznie. Pięknie. Jej. Watch our videos. Domyślam. Super, to właściwie to jest definicja stwierdzenia tak trzeba żyć. Dziękuję wam bardzo. Thank you very much. Thank you so much. It was a pleasure. Grazie mille. It was a pleasure. Okej, a wam dziękuję pięknie za uwagę, za poświęcony czas. Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie więcej pytań, to zadawajcie. Być może uda nam się w przyszłości jeszcze raz spotkać. I zapraszam do oglądania pozostałych odcinków z serii Tak Trzeba Żyć. Cześć.